Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Dlaczego Amerykanie kupują broń, albo można powiedzieć inaczej, dlaczego Amerykanie kupują jeszcze więcej broni, a szczególnie ostatnio, a szczególnie czarni Amerykanie kupują bardzo dużo broni. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, teraz Biden. Biden wyskoczył po tych paru numerach 18-latków. Jeden jechał 300-400 kilometrów do Buffalo, żeby wystrzelać tam czarnych w sklepie. Drugi był przypadek, też 18-latek też załatwił młodych uczniów w szkole. No i teraz Biden mówi, że trzeba zacząć kontrolować broń, konfiskować w sumie broń. No, Australia zrobiła coś takiego, no i teraz problem jest taki, że w Australii napady z bronią w ręku są bardzo częstsze. Z reguły tam, gdzie są pojedyncze domy, gdzieś jakieś farmy, gdzie obywatele z dobrej woli oddali broń i teraz nie mają się czym bronić. Chyba zostaną im tylko kusze, maczety, jakieś inne rzeczy. No i w Ameryce komuniści chcą konfiskować, tak jak Hitler skonfiskował, Stalin skonfiskował, Jaruzelski skonfiskował. No to teraz Biden wychodzi i mówi, że taki normalny sens, common sense, no to trzeba coś z tym zrobić. No i trzeba zrobić restrykcje, ograniczenia drugiej poprawki do konstytucji. Druga poprawka do konstytucji, no to mówi, że każdy obywatel ma prawo do posiadania broni, no i ma prawo do organizowania się w batalionach milicyjnych. No, milicja, no to ma po polsku takie pejoratywne znaczenie, ale tutaj w Ameryce, no to milicja, no to były te grupy rolników, chłopów, tam rzemieślników, którzy w zasadzie było takie, jak potrzeba było, no to wszyscy się tam zbierali, brali te swoje muszkiety, te swoje gwintówki, albo flintówki, no i walczyli z tak zwanymi czerwonymi mundurami, czyli z Anglikami. Także ta rewolucja amerykańska, no to się nazywała Minutemen, czyli ludzie minutowi, czy tam ludzie na minutę. Czyli oni w zasadzie w ciągu minuty, w ciągu 60 sekund byli w stanie się zorganizować. Konstytucja właśnie mówi o tej milicji. No i tego nie da rady tego zepsuć, nie da rady tego zniszczyć. Wszyscy wyborcy, wszyscy normalni widzą to jakoś inaczej. Ta konfiskacja to jest po prostu w oczach jakichś komunistów, którzy nigdy nie pracują normalnie, nie utrzymują się. Z reguły to są biali młodzi studenci, których mózgi zostały zlasowane na uczelniach. W dzielnicach murzyńskich, w dzielnicach czarnych jest duża przestępczość. Tam jest wielki bandytyzm, no ale to jest nie tylko to. Wszyscy normalni w Ameryce, czarni, biali, żółci, czerwoni, brązowi, no wszyscy zauważyli, że gdzie jest najwięcej strzelaniny. No najwięcej strzelaniny no to jest w tych miastach, które mają największe restrykcje do posiadania broni. Także, że ci właściciele, którzy mogliby posiadać legalnie broni, to ich nie mają. No a każdy taki common sense dla normalnego człowieka, no to jest co innego niż dla Bidena. Biden chce konfiskować, a normalny człowiek się zastanawia, mówi, jak strzelają, no to ja powinienem mieć prawo do samoobrony, no bo z definicji kryminalista, bandyta, on ma w nosie przepisy. Dlaczego ci maniacy strzelają w szkołach? No dlatego, że szkoły to są strefy wolne od broni. No ale strefy wolne od broni dla uczciwych, którzy przychodzą, no jak ktoś sobie wykombinował, że jak rodzic by szedł
z pistoletem, no to jakby było 15 rodziców, wszyscy z pistoletami, no to sobie debile wymyślają, że któryś tam by zaczął strzelać. Dlatego jest zabronione legalnie posiadanie broni, no i później taki morderca masowy przychodzi, no i on wie, że tam nikt z uczciwych, porządnych obywateli broni nie będzie miał. Oni nie strzelają w restauracjach w Teksasie, tam gdzie zajęłoby 5 sekund, żeby taki napastnik został załatwiony. No i teraz normalni ludzie po prostu nie wierzą. Nie wierzą w to, że uczciwi obywatele nie są w stanie uzyskać broni w sąsiedztwie, w dzielnicach, w osiedlach, tam gdzie jest bardzo duży bandytyzm. No, w zasadzie, trzeba by było przypomnieć Bidenowi, że w przeszłości dwie sprawy rozpatrywane przez Sąd Najwyższy, no to były zakładane przez czarnych obywateli Stanów Zjednoczonych. To czarni obywatele oskarżali po prostu i twierdzili, że oni chcą mieć prawo do posiadania broni, żeby obronić siebie i swoje rodziny. No i jeszcze najbardziej ciekawe w tym wszystkim jest, no to jest to, że ci czarni, no to mieszkali w najbardziej kontrolowanych miastach i stanach przez komunistów, najbardziej restrykcyjnych prawach do posiadania broni. No i w tych biednych dzielnicach murzyńskich. W 2008 roku był taki przypadek Heller względem District of Columbia, DC Washington, no to jest District of Columbia, no bo Washington jako stolica, no to nie jest stan, to jest dystrykt taki osobny. No i on tam jest rozdzielony przez taki kwadrat jest w sumie wycięty i tam jest Virginia, Delaware. No to stolica nie jest stanem, także to jest taka osobna struktura. No w każdym razie Heller mieszkał w stolicy, czarna kobieta. I co tam się stało? To było to, że no pracownica Shelley Parker, ona to była software'owcem, czarnym software'owcem i zdecydowała się zaskarżyć się sąd, dlatego, że nie dawali jej broni, dlatego, że mówili, że broń to tylko może posiadać zorganizowana milicja, tak? Czyli do tej samoobrony. No, a ona była wściekła, bo tam któregoś dnia przyszedł do niej dwumetrowy sprzedawca narkotyków, dealer narkotyków i krzyczał, że ją zabije. No i ona zdecydowała się, że chciała uzyskać broń. Ona tłumaczyła, że ona po prostu chce mieć pistolet w domu, we własnym mieszkaniu, żeby móc się bronić. Tak tłumaczyła do radia państwowego, Narodowego Państwa Publicznego. No i to była wielka sprawa w tym czasie. Dwa lata później była taka sytuacja, był McDonald przeciwko Chicago. No i tam Sąd Najwyższy troszeczkę też zajął stanowisko, bo oskarżającym był Otis McDonald, czarny emeryt, który chciał posiadać pistolet dla samoobrony, no przeciwko gangsterom, którzy w sumie bandą, które tam terroryzowały ludzi w tym rejonie, gdzie on mieszkał, w tak zwanych projektach. Projekty, no to są, można powiedzieć,
no, tłumacząc na polski, to jest projekt państwowy. To jest projekt państwowy i mieszkania komunalne. Najprościej to można powiedzieć, że to są mieszkania komunalne. W latach 40., 50., 60. no to była taka moda wśród lewaków, że jak państwo postawi budynki, no to ludzie będą uczciwie pracować, mieszkać i będą mieli dach nad głową. Wszystko to w sumie to się zdegenerowało, no i tam mieszkają same meneliki, no albo emeryci, którzy nie mają pieniędzy, no ale jak są młodzi ludzie tam, no to od razu zaczyna się handel narkotykami, napady i tak dalej, i tak dalej. No i on powiedział, że on chce mieć mieć broń. No i Sąd Najwyższy stwierdził, że w zasadzie nie ma czegoś takiego, żeby lokalnie można było zabronić broni, no bo konstytucja amerykańska na poziomie federalnym mówi, że każdy ma prawo do posiadania broni, czyli każdy stan musi się słuchać, każde miasto musi się słuchać, no i nie ma interpretacji lokalnej na posiadanie broni. Ten biedny McDonald, kiedy umarł w 2014 roku, no to w jego w trybunie ludu, no nie trybunie ludu, w trybunie chicagowskiej, no to właśnie tam napisali, że McDonald's to był ten człowiek, który w zasadzie zlikwidował zakaz do posiadania broni w Chicago. No wszyscy wiedzą, że teraz broń jest sprzedawana na potęgę. Zanim Obama został wybrany, no to kiedy Obama startował, no to były nieprawdopodobne ilości sprzedaży, to się później, jak Obama był, no to ciągle się sprzedaż ciągnęła, bo ludzie myśleli, że komuniści doprowadzą do tego, że będzie konfiskata. Później, kiedy Clintonowa dochodziła, no to znowu ludzie się rzucili do kupowania. No i teraz, na dzień dzisiejszy, to już od ładnych, kiedy Biden doszedł, no to teraz też kupują. No ale kto najwięcej kupuje? Najwięcej kupują czarni. Czarni kupili ponad półtora raza więcej broni niż w 2020 roku. I to był największy wzrost wśród tych grup etnicznych, tych different, różnego koloru skóry. No te etniczne, no to czarni kupowali najbardziej. No i dlaczego ludzie decydują się na kupowanie broni? No szczególnie czarni, dlaczego się decydują? 88% w badaniach twierdziło, że potrzebują posiadać broń dla zabezpieczenia przed kryminalistami. To 88%. W 2005 roku, no to tylko 67% ludzi mówiło, że potrzebuje się zabezpieczać przed kryminalistami. Także cała ta sytuacja społeczna w Ameryce no przekonała wszystkich Amerykanów, że potrzebują broń, że potrzebują broń do samoobrony, no ale niestety całe lewactwo spędza czas na to, żeby przekonać wszystkich, że konfiskata to jest najlepsza sprawa do rozwiązania, ale przestępstwa z przemocą, morderstwa, napady z bronią w ręku i tak dalej, i tak dalej. W większości miast, no to podskoczyła o 30-40% i jest najwyższa w ciągu ostatnich 30 lat. Wszyscy ci, na całe nieszczęście, wszyscy liberałowie, lewacy, ci komuniści, socjaliści, no to traktują kryminalistów jako ofiary, a traktują policjantów jak kryminalistów. Te wszystkie ruchy antypolicyjne, zabieranie funduszy policji,
wszystkie brygady, brygady w miastach amerykańskich, które specjalizowały się w tym, żeby konfiskować broń od bandziorów, no to, to zostały polikwidowane. Także bandziory się nie muszą martwić, mają broń i nic im nie, się nie stanie. Wszyscy ci komunistyczni prokuratorzy, no jeden w San Francisco został odwołany. Syn terrorystów, którzy w 1981 roku napadli na bank, tam zabili, no to była komórka komunistyczna, no zostali skazani na 75 lat więzienia, no ale ten debil Cuomo z Nowego Jorku wypuścił tego bandytę, no to właśnie ich syn został prokuratorem komunistycznym w San Francisco i doprowadził do takiego bajzlu w San Francisco, że teraz obywatele zrobili głosowanie, no i był plebiscyt i go wywalili na pysk. No, dużo będzie wyrzucania teraz tych komunistycznych prokuratorów. Dlaczego jest taki cyrk w Ameryce z tymi prokuratorami? No bardzo dużo komuniści w zasadzie tłumaczą, że wszystko jest winą białych ludzi. Przestępczość jest winą białych ludzi, że potrzeba reparacje, że policji nie potrzeba, że potrzeba psychologów. No i oni porobili to tak, że przestępstwa to zamieniali na przekroczenia. Przekroczenia zamieniali w zasadzie na sprawy niekaralne. No i teraz jest tak, że w Kalifornii można ukraść za $950 i nic się temu przestępcy nie stanie. No i odwołali tego komunistę. No ale to jednak ludzie w tych dzielnicach czy osiedlach nisko zarabiających, oni widzą po prostu, że są zdani sami na siebie. To jest te zabieranie funduszy policji, to co lewacy przez ostatnie 10 lat próbowali. No i teraz lewacy używają tych sensacyjnych sytuacji właśnie z takich mazowych strzelanin, ale to trzeba się skoncentrować na chorobie psychicznej tych młodych ludzi. No jeżeli ten co zastrzelił te dzieci, jąkał się w tej szkole, z niego się śmiali, w której zastrzelił 20 osób, 2 lata siedział gdzieś w piwnicy przez COVID, no to matka nadużywała na narkotyków, ojciec nieznany. Wszyscy naokoło wiedzieli, że on nie jest za bardzo normalny, dlatego rozstrzelał. No i ale komuniści mówią, że wina to jest to narzędzie, którego użył. Ale ludzie w tych dzielnicach po prostu widzą co się może dziać. Komuniści mówią, że te pistolety to są maszynowe. No nie są maszynowe, tam to wyglądają jak takie bojowe. No i to są najbardziej popularne. One były nielegalne przez 10 lat. Od 1994 roku do 2004 roku, no ale to nic nie dało. To w sumie nic nie dało. Największy morderstwa w Virginia Tech, kiedy tam zginęło 30 osób, no to był wariat, snajper, no i on miał sztucery jakieś tylko i strzelał do ludzi, po prostu zwierzy. No maniacy, a normalni ludzie kupują broń. To jest całe źródło tego problemu, to jest to, że rząd nie jest w stanie nas bronić. Podatnicy płacą ciężkie podatki, żeby nas bronić, ale to tylko idiota albo jakiś ideolog lewacki
znajduje rozwiązanie takie, żeby zabrać broń uczciwym obywatelom, którzy robią wszystko, co mogą, żeby być uczciwi, a zostawiają broń bandytom, którym na niczym nie zależy. No i oni mają to w sobie, że będą terroryzowali i niszczyli normalnych ludzi. Tak, także teraz rząd niszczy i bandyci niszczy. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze oczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Głosujcie za konstytucją amerykańską. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na komunistę Bidena. Poczytajcie konstytucję. Nie po to przyjechaliście do Ameryki, żeby niszczyć konstytucję. Zdrowia dla normalnych.